10 sierpnia około godziny 15.30 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Wysokiej w Bielawie. Na wysokości parkingu przy Jeziorze Bielawskim motocyklista zderzył się z samochodem marki Audi. Według wstępnych ustaleń motocyklista wyprzedzał pojazd, który wykonywał lewoskręt na parking. Motocyklista ze złamaną kończyną trafił do szpitala. Najprawdopodobniej kierowca jednośladu nie miał prawa jazdy, a tablice rejestracyjne pochodziły z innego motocykla. Do szpitala trafiła również jedna osoba z Audi. Na miejscu pracowała policja i dwa zespoły pogotowia ratunkowego.